bardzo. Obecnie następca komandora, kolega Leszek, kolega Szyszek-Mizerek, może meldunek komandorowi o gotowości uczestników do rozpoczęcia spływu. Proszę o postawę. Panie komandorze, przekazuję gotowość do uroczystości rozpoczęcia 50. jubileuszowego międzynarodowego spływu kajakowego. Nasza impreza to jest jak narkotyk. To raz się powiedzmy z nią wiązał. Chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy się rozwiązali, to już do końca życia, ale większość ludzi, którzy się związała z tą imprezą, to przyjeżdża tutaj właśnie po to, żeby tą atmosferą raz w roku podpiąć. No może w tej chwili troszeczkę to już jest w mniejszym powiedzmy gronie się to wszystko odbywa. Ale może akurat nie tak powinno być, może to powinno być, może powinniśmy wrócić do tradycji tych elitarnych spływów, kiedy na początku było tych 150 zapaleńców, czy nawet kilkudziesięciu zapaleńców, a dopiero w latach 60. 70. była ta eksplozja tych tysięcy uczestników. No jest jednak mimo wszystko rzeką, na której się powinni ludzie, którzy mają już za sobą doświadczenie, którzy mają już pewien staż i tutaj nie powinni zdobywać śmiechu. Ja osobiście byłem zawsze zwolennikiem, żeby na spływie na Dunajcu nie przekraczać cyfry 1500. Przerażała mnie ta cyfra 2000-2500, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że wiele spraw organizacyjnych musimy na żywioł puścić, bo nie jesteśmy w stanie tego opanować. No ale takie czasy były wówczas, no i teraz się czasy zmieniają i być może, że na spływach następnych będzie właśnie kilkuset uczestników. No to będą ci akuratnie, którzy bez Dunajca żyć nie mogą. Tak bym to określił. Tak zresztą jak nie mogą żyć bez Dunajca sędziowie, organizatorzy, którzy co roku walczą o to, żeby się znaleźć. Taka była też mniej więcej odpowiedź. No, wspaniale, bo wiem, że odpowiedziałeś szczerze, mówiąc o tym, że znaczy w domyśle rozumiem, że ty nie możesz żyć bez Dunajca. Czy z tych kilkudziesięciu wyróżniłbyś jakiś taki, ile się namyślisz, który szczególnie jakoś, nie wiem z jakich przyczyn i powodów, czy będzie taki, który gdybyś dzisiaj miał wylosować z ilu przede wszystkim, Leszku, z tych 50, w ilu brałeś udział w różnej formie? Bo to będzie ludzi interesowało. Ja mam pytanie, w ilu nawet nie jestem dokładnie w stanie odpowiedzieć, rozpocząłem w 54 roku. Z tym, że naturalnie na początku funkcje jakieś miałem tam bardzo takie podrzędne, bym powiedział. Ale nie chodzi o funkcję, po prostu, że od tylu lat, od 54 jesteś związany. Od 54 roku pierwszy raz przyjechałem na Dunajec. A jeśli chodzi o ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, no to nawet taką nietypową dam odpowiedź, bo mamy tutaj takiego pana, który w zasadzie nie jest związany z wodą, nie jest kajakarzem. Ale natomiast jeśli chodzi o spływ, to pamiętam już chyba od 20 kilku lat, dobrze, nie chcę się pomylić tutaj, ale on ani jednego spływu nie opuszcza i on jest jednym z filarów, jeśli chodzi o organizację. To jest niejaki pan Morris. Człowiek, który po prostu raz w roku styka się tylko z kajakarzami, konkretnie ze spływem na Dunajcu. A zawodowo w ogóle powiedzmy jest czynny w branżach, które nie mają z tym nic wspólnego. I z tego, co się orientuje, to raczej pracuje fizycznie, nie umysłowo. Więc to jest jakaś bardzo taka nietypowa postać. Sędziów, Tereska Pach, też z 20-kilkuletnim stażem. No i ja właśnie między innymi wspomniałem, że pan jest jednym z takich cichych, skromnych, nie rzucających się w oczy organizatorów, którzy od lat, ale nie potrafiłem powiedzieć od ilu, niech pan uzupełni, od ilu lat pan tutaj sam nie pamiętam, ale plus minus. Ale chyba ponad metr. Pierwsza ta sytuacja. Taka sytuacja w 1971 roku była taka, że nie miał kto być kierownikiem etatu, a pracowaliśmy razem z Tadeuszem w jednym pokoju. Namówił nas, żeby przyjechać tutaj na spływ, a później to już spodobała się impreza. I tak się to ciągnie przez 20 lat. Poradziłeś sobie w pierwszym roku?
no. Pierwszym tak, bo spływ był odwołany, bo była duża woda i no, nareszcie. Nowym targu żeśmy skończyli, spływi rozpoczęli, znaczy rozpoczęli i skończyli. Z tym, że trzeba było później jeszcze zostać całe 5 dni na trasie, żeby polikwidować wszystkie inne sprawy już przygotowane. Sądzę, żeby się wszystko udało, ale nie było możliwości sprawdzenia. Czyli to był 71 na pewno, tak? 71. Bo niewielu uczestników tegorocznego pamięta lub w ogóle wie o tym, że jeden Dunajec się nie odbył ze względu na stan, wysoki stan wody, prawda? Tak. Myślę, że jednak ten 71 rok będzie tutaj interesujący dla większości osób. Czy możecie powiedzieć, jak przyjęli uczestnicy informacje, bo to nie jest typowa sytuacja, że ludzie zjadą niektórzy po kilkaset kilometrów tu do Nowego Targu i dowiadują się, że ze względów atmosferycznych, ciężkich warunków nie odbędzie się impreza. Czy to było straszne rozczarowanie, czy mieliście kłopoty z zawiedzionymi uczestnikami, czy nie było sytuacji niebezpiecznej, zagrożenia, nie wiem, życia uczestników, którzy na przykład wystartowali pomimo tych waszych komunikatów o odwołaniu imprezy? Nie było takich przypadków, bo cały czas padało dwa dni przed dzień spływu. W środę jeszcze woda nie była taka wysoka, ale w czwartek rano, jak ludzie zobaczyli, jaka jest woda, to sami przyszli, że chyba im nie pozwolimy płynąć, bo Dunajec szalał. Z tym, że znalazło się kilka osób, które popłynęło. Zresztą był wypadek w przełomie. I nie wiedzieliśmy, to okazuje się, że to nie nasi uczestnicy, tylko Czesi, którzy na własną rękę z czeskiej strony, ze Stromowiec sobie robili w tym czasie taką wędrówkę turystyczną. Także nas to nie dotyczyło. Ludzie zrozumieli, to nie było żadnych problemów. Przy Bołodziowej wozie najgroźniejszy jest odcinek przełomu, gdzie woda nie może się rozlewać, tylko musi się zmieścić między skałami. I tam jest, jak niektórzy twierdzą, nie groźnie, ale strasznie, gdzie te masy wody po prostu dla ludzi, którzy mają słabe nerwy, to są bardzo groźne. Nie mówią dużo huku o tym szumie, jak ta woda w przełomie jest duży stan powoduje. Także jeśli chodzi o taką imprezę masową, jak to jest Dunajec, puszczenie ludzi na takiej powodziowej fali, to byłaby wielka, no to myślę, że strona organizatora, nie wiem, w ogóle takiej myśli nie dopuszczali, przeprosili się uczestników, no ale tak jak pan Gwiazdyszek, większość ludzi zrozumiała, że działamy, że się tak wyraża interesie, chroniąc ich życie i zdrowie. Jest Napisałem, że przyjadł. Jak masz 82 lata, to trudno, żebyś pływał po przełomach. Ale w 1922 roku pierwszy raz. W 1922 roku przyjechali z Kieliny, tak, nartami, tak, pracowaliśmy pod namiotem, tak, zjechaliśmy tu jak kąty, tak, tam były 2-3 spadaki, potem złożyli, spłynęli do Stanów, to trzeba być idiotą. Ja, albo młodym. To w jeden dzień jak ruszył stąd, to powiedzmy gdzieś tam za Strażnicą Het wylądował, a drugi raz potem ewentualnie. Do tego względnie jakbyśmy dwa razy zrobili, żeśmy skończyli na jeziorze Różne. Zrobiłem przełom Dunajca po raz 110. W 57 roku. To był wtedy, on się zaczął stąd do tego Boża. Czyli poniżej Nowego Sądu. Tak. I to był właśnie ten jeden z najgorszych etapów. 80 kilometrów. Krościenka do Tęgowodu. I wtedy właśnie Wiesiek, mój chłopak, był wtedy 12 lat. I wtedy się właśnie zaczęło, no ale jakoś tam latał mi po brzegu i tego, bo tego Krzysian z kajaku nie chciał mi do kajaku chodzić. Ale w końcu jednak wsiadł i pojechał. I wtedy się zaczęło. A potem zacząłem dopiero działać. W międzyczasie mnie wybrali wiceprezesem do spraw turystyki Okręgu Śląskiego. Ja tam byłem na tym stanowisku x lat, 20 lat, może dłużej. No i w międzyczasie Tadek Pilarski mnie był z kolegą Poleckim.
przyjęli mnie tu do tej organizacji, dlatego mi pomagały. Zakończenie spływu odbywało się nad jeziorem w Tęgoborzu. Różnowskim. Tam spuścili wodę. Tak. I obniżył się stan wody i zrobiło się błoto mniej więcej odległości od brzegu 30-40 metrów. Tak. I ci, którzy byli zmuszeni dostać się do brzegu, brodzili pod błotą w takim glinie, błocie, bo tam nie było piasku. No a jeszcze druga taka sprawa, żeśmy robili jakieś występy artystyczne. Tak. I również światło tam nawaliło nam, no a ponieważ chcieliśmy koniecznie to przeprowadzić, to oświetlaliśmy scenę z samochodami, reflektorami samochodowymi. I to było właśnie to nietypowe. Który rok? Jeszcze raz. Ale wracając do tych niezapowiedzianych uczestników z Mołdawii i Ukrainy, oni wyjechali 3 dni wcześniej. Bo liczyli, że będą stali na granicy, ale sobie byli cudowni, na autobusie narysowali nasze afisze spływowe. Więc Wokista przeprowadził ich poza kolumną, także zamiast liczyć 2-3 dni na granicy, stali godzinę czasu. Gdzie mają cię szukać ci, co będą oglądać ten film? Komisji Kostnika, jak mówię, że nie będę taka. I w domu? W domu nie? W domu też. 33. 39-51-28. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obecnie zastępca komandora, kolega Szyszek-Mizerek, złożymy rytunek komandorowi o gotowości uczestników do rozpoczęcia spływu. Proszę o postawę. Panie komandorze, zastępuję gotowość do uroczystości rozpoczęcia 50. i 70. Międzynarodowego Spółki Krajowego imieniem Tadeusza Skarskiego na Dunaju. Na starcie tegorocznego spływu stanęło 850 uczestników z 8 państw. Dziękuję, spocznij. W imieniu Komitetu Organizacyjnego 50. jubileuszowego Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu witam serdecznie przybyłych na uroczystość otwarcia przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich, gospodarzy miasta oraz zaproszonych gości. W szczególności witam serdecznie wiceprezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki pana Marka Paszuchę, dyrektora Departamentu Turystyki, następcę dyrektora MPK. Brawo! Najstarsza i największa impreza kajakowa w Polsce odwodzi swoje złote grody. Było i jest to zasługą wielu działaczy tej rangi, jak Tadeusz Pilarski, Marian Zlewańczyk oraz wielu innych. Pamiętam. Słuchaj, byłem. A ta brama wygląda w ten. Nie wiem. Znaczy nie na kamień, tylko ode mnie. Pięknie jest ta sprawa, prawda? Siostro, kręci. Proszę ciebie, w ogóle wprowadzam. Brawo! Jak tak można? No, zależy pięte miejsce w punktacji klubowej po 6. miejsce KS Kolejarz Remarks Opole.
Rów można zabrać plakietę, proszę. A nurt Stocznia Ustka. Organizatorów. Proszę Państwa, dla najsympatyczniejszej naszej żaby, Krystyny Świeżowskiej, prosimy o... Zapraszam Państwa równocześnie na następny 51 w roku 1992 i dziękuję za uczestnictwo w naszej imprezie. Liczy się Warszawa, nie? Dostałeś pełny puchar? Skurde!